Dzień dobry, a teraz będzie hit, czyli podręcznik, część druga, rozdział trzeci, ale temat dziewiąty. I jest to rozliczenie dziedzictwa PRL po 1989 roku. Będę się streszczał. Oglądamy. Mówiąc, że się będę streszczał, miałem na myśli to, że temat teoretycznie jest o wszystkim i o niczym, więc nie będziemy tutaj tego jakoś mocno, powiedzmy, że wydłużać i przedłużać. Ja już mówiłem przy okazji tematów poprzednich, że po 1989 roku był duży problem, choćby z tym, że po wyborach kontraktowych mieliśmy rząd. Koalicyjny, który będzie miał jednak członków PZPR-u. I tam będzie na przykład Florian Siwicki, który będzie dalej na czele Ludowego Wojska Polskiego, będzie Czesław Kiszczak, który będzie dowódcą, a czy stał na straży właściwie cały czas MO oraz SB. Więc generalnie są to ludzie, którzy są odpowiedzialni za resorty siłowe i oni będą w tym momencie to wszystko kontrolować i niszczyć pewnego rodzaju dokumenty. Ja nie chcę być bardzo mocno upierdliwy, ale musimy nawiązać też do czasów na współczesnych, bo teraz powolutku kończy się pewna kadencja jednej z partii i coraz więcej się słyszy o tym, że pewne dokumenty będą niszczone. Ja mam nadzieję, że ludzie dzisiaj pracujący w tych ministerstwach nie wszyscy będą wychodzić z założenia, że niszczymy to, co jest dla nas niewygodne to, co można zobciążyć. Tylko jakieś zdjęcia porobią, albo może skany zostawią w telefonie, czy w jakimś innym urządzeniu. Na to liczę. Ponieważ tutaj będziemy mieli duży problem, ponieważ te dokumenty, które po okresie PRL-u będą niszczone, nie doprowadzą właściwie do żadnych konsekwencji dla tych najwyżej postawionych ludzi, jak Siwicki, czy jak Kiszczak, czy nawet jak Jaruzelski, który przecież był prezydentem w, po roku 80, znaczy w roku 89 wybrany. Więc no, generalnie tutaj jak nie ma dokumentów, to nie ma dowodów. Nie ma dowodów, nie ma. Stwierdzenia winy. I to jest normalne, dlatego też te niszczenia gdzieś tam się będą pewnie pojawiać, pewnie i w przyszłości. Jak dla kogoś będzie coś oczywiście niewygodnego. Ale do rzeczy. Ponieważ e, problem po roku 89 był nie tylko ten, że będziemy mieli na czele właściwie dwóch ministerstw siłowych. Komunistów ustawionych. Oni później i tak z, tego, z tych urzędów odejdą, nie będą już ministrami, zajmą ich miejsce inni, demokratyczni, powiedzmy że przedstawiciele, ale ja też na lekcjach poprzednich mówiłem o tym, że dochodziło do lustracji, czyli do tego, żeby stwierdzić, czy ktoś nie współpracował z tymi służbami. Tak upadnie, upadł rząd Jana Olszewskiego. Dlatego też ta lustracja, czyli jakby pokazanie, że nie tylko komuniści są źli, bo i ci, którzy uważają się za demokratów, z tymi komunistami współpracowali, no, będzie niszczyć kolejne, powiedzmy, że kroki w demokratyzacji naszego państwa. Pamiętajmy o tym, że nie wszyscy ci, którzy byli lustracji poddani, mieli rzeczywiście taki wydźwięk negatywny tych w tej współpracy, bo część z nich była do tego po prostu siłowo zmuszana. No ale już nikt wtedy nie słuchał, no bo jak ktoś usłyszał, że współpracował z komunistą, to jest do wyrzucenia z rządu, czy też w ogóle z Sejmu. I to będzie duży problem. Natomiast kolejna rzecz to jest taka, żeby udowodnić na przykład brak winy tym, którzy w jakiś sposób byli przez komunistów no, przez cały okres PRL-u dociskani, niszczeni psychicznie, albo wręcz po prostu zabijani. Dlatego trzeba było ich zrehabilitować. Czyli nie chodzi o rehabilitację typu ćwiczenia u pana czy pani rehabilitantki, tylko o to, żeby ich dobre imię. Powiedzmy, że odzyskać. Na tym polega ten proces rehabilitacji. W tym czasie, e, kiedy rządzili jeszcze, powiedzmy, że po części komuniści w koalicji rządowej, no to ci tacy, którzy byli najbardziej upierdliwi w PRL-u, mieli najwięcej załóżami, uciekli z Polski i udali się na przykład do Wielkiej Brytanii czy do innych państw. I problem był nawet z ekstradycją, ponieważ część udało się ściągnąć, niektórzy byli po prostu skazani na karę więzienia od 2 do 9 lat no nie jest taki wielki wyrok. Ale przynajmniej część była skazana. A na przykład taką panią, którą należy zapamiętać, to jest Helena Wolińska Brus pseudonim Lena. To ona była prokuratorem wojskowym i skazywała ludzi na śmierć, jak na przykład naszego dosyć ważnego człowieka, który był z Kadywu, czyli Emila Augusta, Emila Fieldorfa Nila, który został skazany na karę śmierci właśnie przez nią za to, że działał na szkodę Polski. I na przykład taka Wielka Brytania nie zgodziła się na ekstradycję tej pani do Polski, więc temat po prostu ucichł. Natomiast ci, którzy w trakcie, e, powiedzmy, że pierwszych lat po II wojnie światowej walczyli z systemem komunistycznym i przez komunistów byli zabijani. Jak Fjeldorf, jak Pilecki, jak e, Inka, Łupaszka czy wielu, wielu innych, e, będą oni zrehabilitowani. Oczywiście to nie jest takie proste, ponieważ przecież no, nie wiemy nawet, e, gdzie w większości oni dalej leżą, bo na przykład taką Inkę to odkopano dopiero w 2016 roku, więc będzie to Proces długotrwały, on jeszcze będzie do nas wracał jak taki bumerang, ale na tą chwilę możemy powiedzieć o tym, że tych, których wymieniłem, w postaci tych pozytywnych, powiedzmy, że naszych żołnierzy, nazwano żołnierzami wyklętymi, czyli wtedy wyrzuconymi ze społeczeństwa, skazany, wskazywanymi najczęściej na śmierć. Ale tak jak mówiłem, wszystko jest bardzo długotrwałe i problematyczne. Na przykład rozliczenie samego e, stanu wojennego było już po prostu ciężkie, wręcz całej komuny. Dopiero w 1990 roku zmieniono milicję w policję. Później zmieniono Służbę Bezpieczeństwa w Urząd Ochrony Państwa. I ci, którzy byli w SB i chcieli pracować dalej w zmienionej nazwie w ułopie, będą musieli poddać się weryfikacji, czyli będą specjalne komisje, które będą sprawdzały, czy taka osoba, aby na pewno nie robiła niczego wbrew obywatelom, wbrew społeczeństwu przed rokiem 1989. Później pojawiła się opcja oskarżenia jaruzelskiego, jednak poprzez długotrwałe zbieranie dokumentów niszczenie, akt, mówiłem wcześniej, że to miało na to duży wpływ. Po zebraniu ich dopiero w jedną całość IPN wytoczyło proces e, czterem przywódcom, tak naprawdę, którzy od 2008 roku zasiedli na ławie oskarżonych. To był Jaruzelski, Wojciech Jaruzelski, Florian Siewicki, Czesław Kiszczak czy Stanisław Kania oraz jeszcze tam paru innych ministrów. E, proces trwał długo. A Oczywiście zapadł wyrok, że są winni wprowadzenia stanu wojennego, poprzez to, że byli nazwani grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, że zajmowali najwyższe stanowiska w państwie. No to generalnie kary uniknął Jaruzelski, uniknął Siwicki ze względu na zły stan zdrowia. Kiszczak został skazany na dwa lata w zawieszeniu, nie odbył kary więzienia, a Stanisław Kania został z tego tytułu uniewinniony. Więc no, mówię, proces był długotrwały, ciężki i na pewno nie zadowolił on wszystkich. Zainteresowanych tym, żeby komunistów ukarać. Oczywiście to trzeba było zrobić wcześniej, w latach 90., ale mówię o lustracji, o zmieniających się bardzo często premierach, czyli z braku stabilnego naprawdę, rządu, powrotu do normalności, do demokracji po tylu latach komuny, no, trzeba było niestety się tutaj z tym uporać jako priorytet a komunistów zostawić sobie na deser z tym, że ten deser się rozepsuł, bo był za stary i kończąc ten temat należy podkreślić, że przez 25 lat do 2015 roku no, wiele rzeczy nie zostało tak naprawdę do końca powiedzmy, że ogarniętych bo na pewno na początku lat 90 i na początku XXI wieku przeprowadzono dekomunizację ulic, ale nie wszystkich bo przecież byłoby to niemożliwe ze względu na bardzo duże koszty więc zrobiono to po prostu systematycznie i na pewno mieliśmy bardzo duże tak naprawdę te, e, zmiany. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, była w Sosnowcu ulica PKWN-u, czyli Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, która została zmieniona na ulicę Karola Szymanowskiego. I to dla mnie było dosyć dużym takim wtedy, no, no szokiem, tak? Bo zawsze się mówiło, że idę na PKWN, a tutaj nagle idę na Szymanowskiego. Po 2015 roku jako, że już byłem o wiele starszy niż za dziecka, to ta dekomunizacja przyszła mi zdecydowanie łatwiej, ponieważ mieliśmy na pewno różne ulice, w waszych miastach miały takie przypadki na pewno miejsce, gdzie pozostałe powiedzmy, że nazwiska mniejszych komunistów zostały zdekomunizowane, zastąpione te nazwy ulicy nowymi powiedzmy, że nazwiskami, nowymi nazwami i Przede wszystkim ta ustawa dekomunizacyjna z 2016 roku będzie mówiła też o tym, żeby usunąć wszelkie pozostałości po Armii Czerwonej, nawet pomniki wdzięczności dla Armii Czerwonej, które są w niektórych miastach. Ja pracując w Sosnowcu, mam wiele takich przykładów ulic, które zostały zmienione, ale i w Będzinie. Nawet moja ulica była zdekomunizowana, ale nie powiem jaka, żeby nie było później jakichś krzywych akcji. No nie będę już zanudzał o tym, jak to się ulice zmieniały. To nie jest temat tej lekcji, ponieważ ten, który miał być, już został wyczerpany i ten rozdział został skończony. Dziękuję i do widzenia.